czwartek 3 grudnia w galerii Nowa Przestrzeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku odbył się gminny konkurs na wykonanie ozdób bożonarodzeniowych. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników. W wypełnionych po brzegi pomieszczeniach galerii twórczo rywalizowali ze sobą uczniowie wszystkich szkół podstawowych z gminy, m.in. Kiełpiny, Wąpiersk, Słup, Bryńsk, Dłutowo i Lidzbark, przygotowując pracę w dwóch kategoriach wiekowych dla klas 1-3 i 4-6. Celami konkursu były umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu, popularyzacja rodzimych tradycji świątecznych, rozwijanie zdolności plastycznych dzieci oraz, co nie mniej ważne, nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze. Powstałe w ciągu 2 godzin trwania wydarzenia prace plastyczne będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów: poziom artystyczny, oryginalność, pomysłowość, pracochłonność, a także to, w jaki sposób wytwory rękodzielnicze nawiązują formą do polskich artystycznych tradycji świąt Bożego Narodzenia. Specjalnie powołana komisja wybierze 10 najładniejszych prac, po 5 z każdej spośród wymienionych grup wiekowych. Rozwiązanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 13 grudnia podczas organizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku Jarmarku Bożonarodzeniowego. Najciekawsze prace zostaną także wystawione w trakcie planowanej wkrótce wystawy pokonkursowej.